Cześć wszystkim, z Wami Wika. Dzisiaj odcinek będzie poświęcony tylko jednej zdrawce. Jeżeli ktoś oglądał mój poprzedni filmik, to mówiłam, że mam własny rekord zdrabkowy i to jest dokładnie w zdrabce świąteczne odliczanie. Ale powiem szczerze, kiedy nagrywałam przed ten swój ostatni filmik, nie wiedziałam, że jeszcze większe zaskoczenie mnie czeka w tej samej zdrawce. Trochę mnie nie było na YouTubie, nie nagrywałam, nie oglądałam, ale nadrabiam zaległości. To dostawało mnie od premiery Mega Pensji i jakieś 5 dni po prostu nie oglądałam. Miała chyba za dość. Dobra, ale mniej z tym. 11 maja wydrapałam w zdrabce świąteczne odliczania 300 zł. To jest moja największa wygrana w zdrabkach i nie tylko. Powiem tak, że z czego wszystko się zaczęło? Poszłam do kolektury wymienić jakieś tam zdrabki wygrane, zrobiłam zakłady, które napisał mój mąż, wzięłam dla niego zdrabki i zostało dosłownie 18 zł. Dołożyłam trochę, wzięłam brylanty, w brylantach miałam zwrot. I postanowiłam wziąć sobie jeszcze świąteczne odliczanie, mimo tego, że trochę wcześniej wzięła i miałam przegrane. Drapię sobie tą zdrabkę, już pomyślałam nie jeden raz, że lepiej bym wzięła wielką krzyżówkę za 30 i poszłabym sobie do domu. I wyobraźcie sobie, że pod numerkiem 23 wydrapałam prezent. To wszystko się odbywa w sekundy, jakieś tak setne części tej sekundy i pomyślałam, o fajnie, mam zwrot i zaczynam zdrapywać, widzę 30, myślę, no kurczę, takiej wygranej nie ma, zdrapuję, a tam 300. Po prostu byłam tak przerażona, że ledwo potrafiłam zrobić jedno normalne zdjęcie. Z 3 zdjęć jedne tylko jest dobre, robiłam jeszcze chyba selfie, ale chyba zamiast zrobić zdjęcie, zablokowałam sobie telefon. Wymieniłam tą zdrabkę. Boże, tutaj ten kwitek. Wymieniłam sobie tą zdrabkę, przyszłam do domu. Bardzo ucieszyłam się. I wyobraźcie sobie, że wczoraj wydrapaliśmy znowu w świątecznym odliczaniu 200. Tutaj widać, zdjęcia będą załączone. Drogą do domu dyskutowaliśmy z mężem. On mi mówił, że to jest ta sama paczka. Ja mówiła, że tak nie może być. Oglądam filmiki, oglądam różne kanały i z tego co wiem, to zwrot ten ewentualny i jakaś fajna zdrabka. To można obejrzeć na kanale Alicja w Krainie Zakupów. To jest najświeższe drapanie takiej całej paczki. Drapała brylanty, polecam ten filmik obejrzeć, jest świetny. Więc sugerowałam się akurat tym nagraniem. Jeszcze kiedyś make-up drapał chyba podwójną grę. Też miał więcej od ewentualnego tego zwrotu. I wyobraźcie sobie, że sprawdziliśmy w domu i to jest dokładnie ta sama paczka. Ja miałam zdrabkę o numerku 10. A mój mąż o numerku 1. Chyba jest tak rzadko kupowana, bo kupowaliśmy w tego samego pana kolektora. Ja kupowałam 11, a mój mąż wczoraj 22, tak? 22. Ja nie wiem, jestem zaskoczona, jak to może tak być, jak to się zdarza, że w paczce za 250 zł wydrapaliśmy w sumie 500. Pomimo dwóch wygranych, jak mówiłam, jeszcze kupiliśmy dwie. Było tak, 11 dwie zdrabki kupowałam i 22 dwie. I tak, jestem zaskoczona. Druga sprawa dotyczy osób, które unikają. Mijają szerokim łukiem zdrabki u numerku 1. Też tutaj będzie zdjęcie załączone. Tutaj, jak mówiłam, świąteczne odliczanie było u numerku 1. Tutaj mamy taki kwitek, zdjęcie z samej zdrabki będzie załączone. Krzyżówka wielka za 30 zł, zdrabka o numerku 1. To było dzisiaj. Dzisiaj, jak widzicie, a to wymienialiśmy po południu, a to od samego rana. Zdrabka o numerku 1 i w bonusie wydrapaliśmy 200. Coraz bardziej to nachodzi mnie na myśl, że
Jak masz wygrać, to wygrasz. Paczka z świątecznym odliczaniem czekała, będziemy mówić, nas niecałe 2 tygodnie. Nikt nie kupował, tylko no my trafiliśmy. Jakoś to jest zaskakujące. No i numerek jeden. Byliśmy mega i mega zaskoczone. Chyba, nie wiem, to jakiś dziki fart. No i zdrapię dzisiaj tą jedną drapkę. Przepraszam za takie długie pogaduchi, ale naprawdę jestem zaskoczona. Jestem przyjemnie zaskoczona, ponieważ dość owocne wydali się te parę dni. A zaraz zdrapujemy tą zdrapkę. To już kupione u pani kolektorki. Pan z wygranymi drapkami dzisiaj ma wolne. Paczka tutaj już się skończyła. No i szukamy prezentu. Jak macie coś takie podobne doświadczenia, wiecie coś ciekawego, też macie jakieś swoje zdania, proszę pisać w komentarzach. I pod jedynką mamy sople. Pod dwójką mamy prezent, mamy zwrot, ha, ha, ha. Zdrapie na samym końcu. Mamy tutaj sanie. Mamy aniołka. Matko Święta. Ja dzisiaj szliśmy zaraz do domu z mężem i ja mówiła, że jak będę opowiadać, jaki mam plan, to, to, to. I mówię, ale wiesz, że aż zamal mnie oślepla, jak wydrapałam tych 300, po prostu naprawdę aż na oczy nie widziałam. A on mówi, no się posikałaś. Ja mówię, nie, gdybym wydrapałam 1000, to chyba by naprawdę w tej kolekturze bym posikała. No, dobra, mniej z tym. Mamy tutaj dalej dziewiątkę. Pod dziewiątką mamy trąbkę. Dziesiątka mamy skarpetę. Jedenastka mamy jodłę, czyli choinkę. Tutaj mamy lizak. Trzynastka. O, prezent! Matko Święta, kartka. Kominy. 50 zł już mamy na pewno. Renifer. Świeca. Ciuchcia. Numer zdrapki 8. Było kilka zdrapek do wybrania. Wziąłem 8, bo tak mi się wydaje, że 8 to jest ulubiona liczba mojej mamy. Mamy tutaj dzwonek. Tutaj mamy rękawice, 21, mamy szyszki, ryneczek, mamy stroik, tutaj mamy bałwanka i 24, mamy pierniczka i co mamy? Mamy 25 i tak, tutaj 25 i gdzieś jeszcze miałam, tutaj 50 zł. Odcinek marzenia. Nawet nie liczyłam, że tak. Kurczę, jestem zaskoczona. Jest blokoskłonna ta zdrapka ostatnio do mnie i tak zauważyłam, że chyba nie jest odpowiednio doceniona. Moim zdaniem ma potencjał. Będę ją drapać. Nie wiem, czy na kanale, ale poza kanalem na pewno. Poza kanałem ostatnio najwięcej kupujemy świąteczne odliczania po tym, jak wygrałam te 300. No i wielka krzyżówka. Jest u mnie number one. Kocham ją, polecam ją. Dziękuję za to, że wytrzymaliście ten cały filmik. Dziękuję za subskrypcję. Dziękuję za wszystko, za ciepłe wasze komentarze. Udanego życzę wam weekendu. Pozdrawiam. Pa, pa, pa.